Siostry, ja bym chciała dzisiaj poruszyć taki temat komunikacji, czyli tworzenia tak naprawdę wspólnoty, tworzenia relacji między nami. Oczywiście ja tutaj będę mówiła o pewnym modelu komunikacji. Mam świadomość pełną, że to jest pewna idealizacja, jak każdy model. On bardziej lub mniej przystaje do rzeczywistości. Ale chciałabym się tym sposobem myślenia o komunikacji z siostrami dzisiaj podzielić. Tak jak mówię, no nie są to żadne dogmaty, nie jest to coś, w co trzeba wierzyć, ale jest to pewna propozycja, którą może warto przemyśleć po prostu. I zaczynając tą kwestię komunikacji, chciałabym rozpocząć od takiego przedzałożenia, które przyjmuje się w psychologii, a mianowicie, że w dojrzałe relacje, w dojrzałą komunikację może wejść właśnie osoba, która jest osobą dojrzałą. I tutaj będę podawała te cechy osoby dojrzałej za Gordonem Allportem. I znowu, jest to pewien model, model teoretyczny, który coś pokazuje, ale pewnie czegoś też nie ujmuje, jak każda teoria. I ten autor uważa, że osoba, która jest osobą dojrzałą, to jest taki ktoś, który nie bierze na siebie ani nad odpowiedzialności, ani nie jest za mało odpowiedzialny. Ja bym powiedziała, że to jest pewien rodzaj pokory, że wiem, gdzie jest nasza granica wpływu, a gdzie już tego wpływu naprawdę nie mamy i realnie go nie mamy. Czyli z jednej strony nie możemy brać odpowiedzialności za coś, na co nie mamy wpływu, a z drugiej strony musimy brać odpowiedzialność za to, na co mamy wpływ. Najczęściej osoby niedojrzałe albo są nadodpowiedzialne, albo z kolei są nieodpowiedzialne. To są dwa końce kija, jak ja to mówię, tak? I tak może być. I to jest pierwsze kryterium tego autora, jeżeli chodzi o kwestię dojrzałości. Kolejna rzecz, którą on podkreśla, to jest kwestia kontroli, która bardzo mocno się wiąże z kwestią odpowiedzialności. Znowu, nie może być ani nad kontroli, ani nie możemy z kolei niczego nie kontrolować w swoim życiu. Znowu, tutaj są te dwie skrajności. Kolejna sprawa to jest ciepłe odnoszenie się do innych. Czyli taka chęć wyjścia do drugiego człowieka z dobrą intencją, z takim myśleniem, że ten drugi człowiek naprawdę jest kimś, kto jest naszym bliźnim, a nie naszym wrogiem. Bo często w naszych głowach, po różnych doświadczeniach życiowych, i to ja nie chciałabym tutaj absolutnie niczego oceniać, żeby to było jasne, ale po różnych doświadczeniach życiowych nieraz nabywamy takiego sposobu patrzenia na drugą osobę jako na kogoś zagrażającego nam. I teraz chodzi o to, żeby złapać te swoje myśli, wyłapać te swoje myśli i spróbować właśnie spojrzeć na tego drugiego jako na brata, jako na siostrę, a nie na osobę mi wrogą. Właśnie takie ciepłe odnoszenie się do innej osoby. Osoba dojrzała to osoba, która tworzy taką atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa, czyli nie ocenia, nie nadinterpretowuje tego, co mówią inni, czy co robią inni. Nie nadinterpretowuje intencji innych ludzi. To jest bardzo trudne. Mówię, to jest teoria. Ja wiem, że w życiu codziennym wprowadzanie tego wszystkiego jest bardzo, bardzo trudne. Sama po swoim życiu po prostu wiem i dlatego z całą odpowiedzialnością mówię, że jest to teoria. Natomiast to jest ważne, żeby przynajmniej próbować nie nadinterpretowywać tego, co się dzieje, tylko szukać tego, co naprawdę się wydarzyło. Tego, jaka naprawdę jest intencja drugiej osoby. To jest bardzo ważne właśnie w tych dojrzałych odniesieniach do innych osób. Co on tutaj jeszcze wymienia? Taką realistyczną percepcję rzeczywistości. Czyli bardzo realistyczne patrzenie się na to, co się dzieje w relacji mojej z drugim człowiekiem. Ja oczywiście za moment będę to wszystko uszczegóławiać, natomiast w tej chwili podaję te jego kryteria dojrzałości osobowej. Kolejną rzecz, którą on tutaj wymienia, to jest posiadanie kompetencji w zakresie relacji międzyludzkich. Dzisiaj będę o tym mówiła, o tych kompetencjach właśnie w relacji z drugim człowiekiem. Posiada głęboką wiedzę o sobie i kieruje się spójną, stabilną filozofią życia.
Taka osoba, według tego autora, według tego psychologa, jest osobą dojrzałą, czyli taką osobą, która może wejść w relacje z drugim w sposób dojrzały. Czyli może budować bardzo stabilną relację z innym człowiekiem. Osoba, która nie posiada tych cech, może mieć problemy w relacji, właśnie w tych relacjach interpersonalnych, w tych odniesieniach do innej osoby. I najpierw bym się chciała skupić, już tak uszczegóławiając te problemy związane z komunikacją, nad komunikacją niewerbalną. Natomiast chciałabym od razu jedną rzecz zaznaczyć, że to wszystko, o czym będę mówiła, to są pewne metody, których my się możemy wyuczyć. Ale jak zresztą bardzo wiele metod w psychologii, te metody możemy używać w sposób manipulacyjny albo w sposób prawdziwy. Znaczy się, będą one zgodne z tym, co jest w naszym wnętrzu. Natomiast drugi człowiek, przeciętnie każdy, jeżeli rozmawia z kimś i czuje fałsz, to jest jak papierek lakmusowy. Ja mogę się świetnie wyuczyć technik. Mogę być rewelacyjna technicznie, natomiast drugi człowiek natychmiast poczuje fałsz, jeżeli to nie będzie płynęło z mojego wnętrza. Zresztą o tym mówiłyśmy bardzo dużo na ostatnim spotkaniu. To musi być wszystko spójne. Jeżeli nie jest, to tak jak mówię, chyba lepiej tego po prostu nie stosować. Czyli zostawić to i odłożyć na półkę i zapomnieć raz na zawsze. Zacznę od komunikacji niewerbalnej. Drogie siostry, tak jak mówię, ja ją tutaj traktuję jako coś, co wypływa z naszego serca, z naszego wnętrza. I wtedy ona w moim odczuciu, w takim życiu, jakie wy prowadzicie, życiu kontemplacyjnym, jest niezmiernie wspólnototwórcza. O co tutaj chodzi w tej komunikacji, tak zwanej komunikacji, tak nazywamy w psychologii niewerbalnej? To są nasze podstawowe gesty, nawet sposób siedzenia, sposób poruszania się, sposób tworzenia swojego otoczenia. To, w jaki sposób sobie układamy rzeczy w celi. Tak, jaki mamy, jak tworzymy tą naszą przestrzeń. To są niby drobne rzeczy, wydaje się, że może nieistotne, ale wydaje mi się, że właśnie w takim życiu, jakie wy prowadzicie, one urastają do bardzo ważnych elementów waszego życia. One w ogóle są ważne w relacjach międzyludzkich, ale jeżeli się mieszka pod jednym dachem, mieszka się 24 godziny w zasadzie będąc ze sobą, to te drobne gesty są bardzo, bardzo istotne. Z dwóch względów. Jeden wzgląd to jest taki wzgląd, który bym określiła od strony osoby, która jakoś się zachowuje. Zobaczcie, wy żyjecie w pewnych, drogie siostry, rytmach, w pewnej powtarzalności. To może doprowadzić, i mam nadzieję, że tak nie jest, ale do pewnego nawet znużenia. Ja nie chcę tego nazwać nudą, ale znużenia. Przez 40 lat ten sam, 50 lat, 60, nie wiem ile siostry jesteście za klauzurą, prawda? Ten sam rytm dnia, te same rytmy roczne i to się powtarza. I wydaje mi się, że jeżeli z ogromną uważnością nie podejdzie się do nawet najdrobniejszych właśnie gestów, do tego, co robicie z taką ogromną uważnością, jeżeli się nie podejdzie, to te rytmy no, mogą w jakimś sensie zabić. To znaczy mogą doprowadzić do takiego wewnętrznego znużenia. Natomiast jeżeli rzeczywiście przyłożymy uwagę, naszą uwagę skierujemy na te drobne gesty, na nasze otoczenie, na to, co się wokół nas dzieje, to może się okazać, że to każdy gest, każdy drobiazg
może sprawić, że to nasze życie, to wasze życie za klauzurą może stać się jakościowo bardzo interesujące, jakbym powiedziała jakościowo bardzo wysokie, bardzo interesujące, dynamizujące, takie te szczegóły są. I dlatego ja bym bardzo siostry namawiała, żebyście zwróciły uwagę właśnie na te drobiazgi, niby drobiazgi. Sama kwestia podania na przykład współsiostrze talerza z zupą, nie wiem, czy talerza z jakimś posiłkiem. To może być nieprawdopodobnie, w cudzysłowie, energotwórcze. To, w jaki sposób patrzymy na drugiego człowieka, nasz wzrok, te drobne gesty. Ja wiem, że ja bardzo gestykuluję, to jest kwestia mojego temperamentu, już dzisiaj próbuję mniej, ale w każdym razie, siostry, no mamy te różne temperamenty, ale my czujemy, że ktoś coś robi z miłością, właśnie ten drobny gest, a w innym geście tej miłości nie wyczuwamy, a raczej czujemy, że to jest pewnie coś wyuczonego. I dlatego bym na to właśnie bardzo dużą uwagę zwróciła w tej komunikacji niewerbalnej. To nieprawdopodobnie tworzy klimat wspólnoty. Niby drobne rzeczy, a jednak. To właśnie w jaki sposób, no nie wiem, macie urządzoną celę, w cudzysłowie urządzoną, bo wiem, że w klasztorze to są zupełnie inne reguły, tak? Ale rozumiecie, siostry, to są niby szczegóły, a jednak tworzące klimat, w którym żyjecie na co dzień. Więc bardzo bym tak tutaj chciała zwrócić waszą uwagę, że to jest bardzo ważne. Na jedną rzecz bardzo chcę tutaj, jedną rzecz bardzo chcę podkreślić, mimika twarzy. Zwłaszcza my kobiety jesteśmy bardzo uważne na kwestie właśnie takich pozawerbalnych komunikatów innych osób. I bardzo często jest tak, że my trochę nadinterpretowujemy nawet komunikaty te niewerbalne. Ale jeżeli patrzymy od strony osoby, która no właśnie jakoś panuje nad swoją mimiką, to warto na to zwrócić uwagę, bo inny człowiek naszą mimikę może bardzo źle odczytać. Negatywnie, chociaż tak naprawdę no my nie wysyłamy bezpośrednio komunikatu do tej osoby, negatywnego komunikatu. Warto na takie szczegóły zwracać uwagę, zwłaszcza wydaje mi się, mówię, niech siostry mnie poprawią, bo ja trochę intuicyjnie tutaj staram się pewne rzeczy mówić, ale w takim życiu zamkniętym to te szczegóły i drobiazgi mają ogromne znaczenie. I na tą kwestię właśnie tej komunikacji pozawerbalnej chciałabym tutaj zwrócić uwagę. Za moment przejdę do komunikacji już werbalnej, czyli tej komunikacji słownej, która tutaj też jest bardzo skomplikowana, jeżeli chcemy przyłożyć swoją uwagę właśnie do dobrego odnoszenia się do drugiej osoby. Ale zanim przejdę do tych już takich konkretnych zasad, to chcę powiedzieć o ogólnych zasadach takiej dobrej komunikacji, właściwej komunikacji. I tutaj w teorii komunikacji wymienia się takie zasady jak to, że na każdy akt komunikacji werbalnej, czyli tej słownej, my się decydujemy. Ja wiem, że może za klauzurą to się wydaje takie nierealistyczne, ale drogie siostry, ja mam wrażenie, że lepiej się nieraz nie zdecydować na wypowiedzenie czegoś, niż się zdecydować. Póki mną szarpią, o tym już mówiliśmy, pewne emocje, póki jest w nas coś nieuporządkowanego do tej drugiej osoby, to naprawdę może lepiej zdecydować się świadomie, żeby nie wejść w komunikację z drugą osobą. Po prostu na razie nie wchodzę. Sprawa jest do załatwienia, zaraz będę o tym mówiła. Może warto to przesunąć na inny moment, ale nie w tej chwili, kiedy bym mogła powiedzieć o te trzy słowa za dużo. Bo mój stan emocjonalny mi na to nie pozwala, żebym na przykład była obiektywna do danej sytuacji. Po prostu nie jestem w stanie zobiektywizować tego. Kolejna rzecz jest też bardzo ważną sprawą, a mianowicie kwestia czasu na rozmowę. Czasu. Czy ja mam w tym momencie czas? Czy to jest to miejsce na tego typu rozmowę? Niektóre rzeczy są bardzo takimi sprawami, które warto by było, no, żeby konkretna osoba wiedziała, a nie na przykład cała wspólnota. Warto też znaleźć takie miejsce, w którym rzeczywiście będzie chociażby zachowana dyskrecja. To jest kolejna rzecz.
Jeszcze jedna sprawa, która często nam umyka, to jest temat rozmowy. Są takie chwile, w których ja na przykład nie jestem w stanie podjąć jakiegoś tematu, dlatego że jest to na przykład dla mnie zbyt bardzo obciążające. Może warto zakomunikować mojemu rozmówcy, że ja w tym momencie nie jestem w stanie na ten temat rozmawiać, bo już się czuję tak obciążona, że nie będę w stanie po prostu później, można powiedzieć tak w cudzysłowie znowu, pozbierać się po tej rozmowie. Też warto, siostry drogie, nad tym czuwać. Ja rozumiem, że my możemy mieć takie myślenie, że robimy coś w duchu takim ascetycznym, że wchodzę w coś pomimo tego, że czuję, że nie mogę w tej chwili, że to jest ponad moje siły, ale wchodzę w pewien taki akt swojej woli, że jednak w to wchodzę ze względu na chociażby Chrystusa. Ja to rozumiem, ale to wtedy musi być absolutnie wolna moja decyzja. Jeżeli dlatego w coś wchodzę, bo się kogoś boję, albo nie wiem, inne motywy mną kierują niż wolna moja decyzja, że ja przekraczam siebie, mimo że jestem na przykład bardzo zmęczona, to jednak wchodzę w jakieś działania, to jeżeli inna motywacja mną kieruje niż wolny mój wybór, to moim zdaniem jest to dla psychiki po prostu niszczące. To warto o tym wiedzieć. No, ja zawsze się patrzę na Chrystusa, mam wrażenie, że każda jego decyzja była tak doskonale wolna. Kiedy chciał, to przechodził wśród tłumu, chociaż chcieli go tam zrzucić, prawda? I coś mu... On przechodził, odchodził. To nie był jego czas. Natomiast jak się zdecydował na to, żeby iść na krzyż, to była jego absolutnie wolna decyzja. Tak? To nie był ani lęk, ani przymus zewnętrzny, bo on równie, tak sobie wyobrażam, swobodnie mógł przejść obok swoich oprawców i po prostu opuścić ogród oliwny. Generalnie w naszym życiu psychicznym to, co robimy w sposób wolny, nie niszczy naszej psychiki, a ją buduje. Tam, gdzie się inne motywy pojawiają i coś robimy na siłę, niestety nasza psychika wcześniej czy później nam, że tak powiem, odda to, co zrobiliśmy. Więc ja bym tutaj naprawdę była bardzo, bardzo na siebie uważna, bo o wypalenie łatwo. I w życiu zakonnym, i w naszym życiu poza murami też niestety tutaj o wypalenie bardzo łatwo. Ale wróćmy do naszej komunikacji. Co jest taką fundamentalną sprawą, jeżeli chodzi o akt komunikacyjny z drugą osobą, czyli spotkanie z drugą osobą, to ja muszę mieć czas dla tej drugiej osoby i uważność. Ja naprawdę chcę usłyszeć tą drugą osobę. Jeśli nie ma we mnie tej uważności albo nie mam czasu, to lepiej umówić się po prostu na kiedy indziej, na taką rozmowę. I teraz już konkretnie przechodzę do pewnych metod dobrej, tak zwanej dobrej komunikacji. I tutaj pierwszą metodą, o dziwo, w dobrej komunikacji jest słuchanie. Wcale nie mówienie, sztuka słuchania. To Szema Izrael to dla mnie jest genialne generalnie. To właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się słuchać. Nie tyle mówić, nie tyle wypowiadać siebie, co słuchać. To jest bardzo trudne. My bardzo często nie słyszymy tego, co inna osoba mówi, bo nie wiem, są w nas bardzo silne emocje, albo mamy jakieś interpretacje, albo to, co mówi ta druga osoba, jest tak inne niż mój sposób myślenia, że ja natychmiast zaczynam oceniać i osądzać. I to wszyscy mamy tak naprawdę. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby zawiesić swój sposób myślenia i w cudzysłowie, wejść w buty tej drugiej osoby. Bardzo trudne. To jest chyba najtrudniejsze w komunikacji. Ja myślę, że wszystko inne to się można wyuczyć. Natomiast słuchać to jest naprawdę ogromny też chyba dar od Pana Boga, żeby nauczyć się słuchać innych ludzi. Ja powiem siostrom, że no miałam to szczęście, że kiedyś byłam osobą towarzyszącą u sióstr na rekolekcjach. I akurat tak się zdarzyło na jednych z nich, że miałam no, sporo osób, bo tam no, około 10. I słuchałam te siostry i postanowiłam po prostu tylko i wyłącznie prawie słuchać, bo też i nic pewnie specjalnego nie miałam do powiedzenia. Więc słuchałam tych siostr. I muszę powiedzieć, że ja słyszałam
co siostra weszła i mówiła o swoich przeżyciach rekolekcyjnych, każda z nich miała inny świat, inny sposób relacji z Panem Bogiem. Dla mnie to było po prostu fascynujące. Wiecie, mnie bardzo interesują ludzie, jestem zainteresowana ludźmi, więc ja po prostu prawie, że z otwartą buzią słuchałam tego, co one mówią. To było nieprawdopodobne. Raz, że moją wiarę budowało, ale to jakby, nie wiem, kto to bardziej korzystał, tak? Ale to jest jakby inna historia. Natomiast dla mnie to było niesamowite, że te siostry, każda z nich to jest kompletnie inny kosmos relacji z Bogiem. I teraz sobie pomyślałam, że gdybym ja się zawiesiła na swoim sposobie myślenia i moim sposobie, nie wiem, kontaktu z Bogiem, tak? To ja bym mogła ich nie usłyszeć. Co więcej, ja bym mogła w ostrą ocenę jakąś wejść, a to byłoby bez sensu. Bo mnie to, te spotkania nieprawdopodobnie ubogaciły. I w tej zasadzie słuchania w komunikacji, to jest właśnie jakby podstawą to, że ja naprawdę mam ogromną wolę zobaczenia świata tej osoby. I wyjścia z takiego przekonania, że mój świat jest jedyny, że ja jestem jedynym punktem odniesienia rzeczywistości, nie jestem i nigdy nie byłam. Zresztą sądzę, że nauczenie się dobrego słuchania i komunikatów typu ja, które się nieraz nam kojarzą z egoizmem, ale one wbrew pozorom, zaraz siostrą spróbuję pokazać, że dokładnie są czymś innym, to jest świetna szkoła wychodzenia z własnego egoizmu, z własnego ego. Bo ja muszę przekroczyć tak naprawdę siebie, żeby posłuchać tą drugą osobę. Zresztą to samo jest w relacji z Bogiem. Ja muszę zawiesić, można powiedzieć, siebie w cudzysłowie, żeby w ogóle cokolwiek, że tak powiem, w tym świecie ducha zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą generalnie, bo ja jeszcze chyba o tym nie powiedziałam, powinnam o tym powiedzieć na początku dzisiejszego naszego spotkania, że to, co mówiłam zeszłym razem, czyli to, że pokazywałam siostrom, że warto jest siebie dobrze poznawać, to nie po to, żeby teraz się skupić na sobie egocentrycznie i się sobie przyglądać bez przerwy i analizować, tylko po to, że ja mogę przekroczyć siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, tylko wtedy, ja tak mówię na skróty, kiedy siebie mam. Bo ja nie mogę swojego ego przekroczyć, jeżeli ja w ogóle tego ego nie mam. To jest nierealistyczne. Zresztą mam wrażenie, że ci wielcy mistrzowie życia duchowego, łącznie z Panem naszym Jezusem Chrystusem, tak naprawdę mieli bardzo silne ego, w sensie znajomości swojego ja i poczucie swojej wartości też mieli bardzo wysokie. No, dla mnie to, co Jezus mówił o sobie, jest czymś niesamowitym. On nie mówił, że on jest tym, który uzdrowił ślepego od urodzenia, ani tym, który tam postawił kogoś tam na nogi, czy rozmnożył kilka tysięcy chlebów. My tak lubimy swoimi osiągnięciami się nieraz, prawda, szczycić. On mówił o swojej tożsamości. Dla mnie to jest niesamowite. To jest tak wysoki poziom poczucia własnej wartości, że no, trudno aż przecenić właśnie taki stopień wiedzy o sobie. Tak? Czyli my po to siebie poznajemy, żeby właśnie w tych aktach komunikacyjnych siebie przekroczyć. I dla mnie to jest absolutnie nie egoistyczne, tylko bardzo właśnie takie świadome wejście, ja wręcz powiedziała, w pokorę, bardzo głęboką pokorę. Nie jestem centrum świata. Drugi ma świat, który jeżeli mi chce pokazać, to ja mogę tylko i wyłącznie tej osobie być za to wdzięczna, bo to poszerza też moją perspektywę widzenia rzeczywistości. Jeżeli nie chce, uszanuję. Kolejną rzeczą właśnie, o której chciałam powiedzieć, to są te komunikaty typu ja. Wiem, że one bardzo egocentrycznie i właśnie egoistycznie brzmią, że ja. To nie chodzi o to, żeby cały czas mówić słowo ja, bo to w ogóle tak naprawdę to nie jest istota tej metody. Tylko po to, żeby mieć świadomość, że tak naprawdę to, co ja wypowiadam, jest tylko moim punktem widzenia. Dla mnie absolutna prawda jest w Biblii, a mój punkt widzenia jest naprawdę dalece subiektywny i nieraz się o tym zresztą przekonałam w życiu. Ja coś widzę z mojej perspektywy. Ja mogę nawet nie kłamać, ale nie mówić prawdy, bo ja po prostu czegoś nie widzę w taki sposób. Nie? Więc te komunikaty typu ja, one nam wskazują na to, że ja mówię ze swojej perspektywy, nie uogólniam i nie wchodzę
mówiąc językiem psychologicznym, na terytorium innej osoby. Prosty przykład, bo to teoria, a teraz przykład. Powiedzmy, że przełożona mówi do współsiostry: siostra spóźnia się na modlitwy. Prosty komunikat, z życia wzięty. Ten komunikat może implikować, bo tutaj nie ma częstotliwości podanej, że siostra zawsze się spóźnia na modlitwy. W sensie logicznym, no to wiemy, że to nie jest egzystencjalnie najczęściej prawdziwe, bo chociaż raz ta siostra się nie spóźniła na modlitwy, no to już zdanie jest, wiemy doskonale, fałszywe. A teraz z punktu widzenia psychologicznego, jak to wygląda. Komunikaty typu ty są komunikatami przekraczającymi taką barierę psychologiczną drugiej osoby. O co tutaj chodzi? Że jak ja słyszę komunikat typu ty, to chcę czy nie chcę, moja podświadomość zaczyna buntem. Ponieważ przekroczona została moja granica. To jest trochę, przepraszam, bo to jest atawizm. To jest trochę tak jak u zwierząt. Jeżeli siostra na przykład będzie jakiegoś psa tam zaganiały do rogu, to on albo oceni, że może zaatakować, albo stwierdzi, że ucieknie. Tak? Znaczy ja tak oczywiście w tej chwili antropomorfizuję, ale wiemy, o co chodzi. I nasza psychika dokładnie tak samo reaguje. Jak ja mówię komunikat ty, to psychika albo zacznie się bronić, na przykład ktoś w bierną agresję wejdzie, albo też ktoś skuli głowę, zamknie się i odetnie. I tak jak parę lat to trwa, to wejdzie na pozycję outsidera na przykład we wspólnocie. Nie ma go. Jak można zamienić ten komunikat, ten prosty komunikat, siostra spóźnia się na modlitwę, jak można zamienić na komunikat typu ty? A mianowicie najpierw trzeba sobie zdać sprawę, dlaczego, co się we mnie dzieje, że mnie, no właśnie, co się we mnie dzieje, że jak ta siostra się spóźnia na modlitwy, to ja to widzę. I mogą być na przykład dwie drogi, oczywiście tych dróg może być więcej, ja tutaj pewnie wszystkich nie wymyślę, ale mogę być zła, zirytowana, że ktoś przeszkadza mi i współsiostrom w modlitwie. Okej. Ale mogę być też zaniepokojona, że ta siostra na przykład osłabła w swojej gorliwości, nie wiem, co się z nią dzieje, jestem przełożoną, czuję niepokój. Mamy dwie różne sytuacje. I teraz w pierwszej sytuacji ja mogę po prostu powiedzieć, jestem zirytowana, czy nawet zła, jak siostra się spóźnia na modlitwę. Czy mogę prosić, żeby siostra nie spóźniała się na tę modlitwę? Komunikat typu ja, nie przekroczyłam granicy psychologicznej tej siostry. Jeżeli ja się niepokoję o tą siostrę, nie wiem, co się z nią dzieje, to też mówię, siostro, ja się niepokoję, nie wiem, co się dzieje, że siostra się spóźnia na modlitwę. Chciałabym z siostrą o tym porozmawiać. Nie przekraczam granicy psychologicznej tej współsiostry. Ale w tych komunikatach typu ja jest jeszcze jeden taki haczyk. A mianowicie, jeżeli ja się posługuję tym komunikatem typu ja, to ja muszę wiedzieć, że ta druga osoba może mi czegoś odmówić. A jeżeli coś żądam, to ja muszę też to wyrazić jako żądanie. Nigdy nie może być tak, że pod prośbą jest żądanie. Jeżeli ja mówię, czy chciałabym z siostrą porozmawiać, czy siostra by mogła ze mną porozmawiać, to ja się muszę liczyć z tym, że ta współsiostra mi powie, ale ja nie chcę z siostrą rozmawiać. Tak? A jeżeli już żądam, to też to wyrażam wręcz. I wtedy ta komunikacja jest prosta i jasna. Ja nic nie udaję, ja nic nie mam jakichś intencji innych, czy nie manipuluję drugą osobą. Trudne są to komunikaty typu ja wiem, bo mówiąc ja siebie też ujawniam. Ja nie wiem, co ta druga osoba z tym, co ja mówię, a jest to moje, zrobi. No ale niestety, budowanie prawdziwych relacji jest bardzo kosztowne. Z własnego życia wiem, ale już nad tym nie będę się zatrzymywała. I teraz kolejne takie, bo widzę, że czas nas goni, kolejne takie króciutkie, ja tylko tutaj 5 metod przywołuję dobrej komunikacji. Myślę, że większość z nich to jest siostrom skądinąd znana. Króciusieńko. Jedną z takich metod jest podążanie. Osoba mówi do mnie, to się z uważnością bardzo mocno wiąże. Osoba do mnie mówi, ja podążam za jej tokiem rozumowania. Po prostu podążam. Próbuję zrozumieć jej, nie wiem, sposób argumentowania, jej sposób widzenia pewnych spraw. Kolejna taka metoda to jest parafraza, znana od starożytności.
Ja już tutaj oczywiście nie będę przywoływała różnych technik i ćwiczeń, które bym mogła tu wykonać, żeby siostrom udowodnić, że my się naprawdę do końca nie rozumiemy. Znaczy się, jest pewien procent informacji, które sobie przekazujemy, a jednak do rozmówcy to nie dociera po prostu, zwyczajnie pod słońcem. I parafraza jest świetną metodą. Ja powtarzam swoimi słowami to, co zrozumiałam, co ta druga osoba powiedziała. I ktoś powie, tak, tak, tutaj Danka, tak, masz rację, to o to mi chodziło, ale tutaj to nie o to mi chodziło. I super, świetnie. Czyli ta druga osoba mi mówi, czego ja nie zrozumiałam z tego, co mi chciała przekazać. Bardzo dobra metoda, ja bardzo często parafrazy stosuję, bo mam świadomość tego w pokorze, mam nadzieję, że naprawdę nie do końca rozumiem to, co inni do mnie mówią. Kolejna rzecz to jest dowartościowywanie rozmówcy. No w kulturze polskiej w ogóle to mamy taki chyba zwyczaj, że raczej doszukujemy się tego, co jest in minus. Natomiast, no właśnie, Ignacy z Loyoli, którego już tu nieraz przywoływałam, mówił zawsze, żeby bronić wypowiedzi rozmówcy. Żeby próbować znaleźć takie treści w jego wypowiedzi, które, no, które są dobre, tak? Które są czymś wartościowym. Natomiast jak już nam się zupełnie nie uda, no to wtedy rzeczywiście można wypowiedzieć swoją opinię negatywną. Natomiast generalnie dowartościowywanie rozmówcy, dowartościowywanie jego wypowiedzi, jego punktu widzenia jest ważne. Na przykład jest to ciekawe, co do mnie mówisz. Nie rozumiem do końca twojego świata, nie rozumiem do końca tego, jak ty to postrzegasz, ale dla mnie jest to ciekawe. To już jest informacja dla drugiej osoby, że to, co mówię, jest wartościowe. No i odzwierciedlanie emocji, no to też mamy w Piśmie Świętym, prawda? Smućmy się z tymi, którzy płaczmy, z tymi, którzy płaczą. Weselmy się z tymi, którzy się radują. To jest bardzo mocno biblijna już metoda, też znana w współczesnej psychologii dokładnie. No i klaryfikacja, czyli dopytujemy, jeżeli czegoś nie rozumiemy w wypowiedzi naszego rozmówcy, po prostu dopytujemy o to, o czym chciał powiedzieć. No i pytania. Pytania w komunikacji mają bardzo dużą rolę, ponieważ są takie pytania, które natychmiast zamykają naszą relację. Kto, gdzie, kiedy, dlaczego, po co, ile. Natychmiast zamyka relację. Sobie wyobrażam, że jak ja bym weszła, prawda, do jakiejś grupy, którą prowadzę i natychmiast przepytała ich, ile zarabiają, gdzie mieszkają i tak dalej. No, myślę, żeby po 5 minutach ktoś mi powiedział, bardzo pani dziękujemy, ale nasz czas się już skończył. Nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby takich pytań unikać, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście ta rozmowa potoczyła się dalej. Natomiast takimi dobrymi pytaniami to są znowu pytania, które przekraczają mnie. Ja muszę, że tak powiem, być zainteresowana tym, co sądzi rozmówca na jakiś temat, na czym polega trudność mojego rozmówcy. Czyli ja znowu przestaję, nie wiem, sycić swoją może chorą ciekawość, a zaczynam być zainteresowana osobą, z którą rozmawiam. I te pytania otwarte rzeczywiście, one podtrzymują dialog, one są bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o rozmowy, o dialog. I taka rzecz, na którą bardzo rzadko zwracam uwagę, a mianowicie system, też tak nazywam mądrze system reprezentacji, ale chodzi o to, żebyśmy też byli uważni na to, czy nasz rozmówca jest na przykład wzrokowcem, słuchowcem, kinestetykiem, czyli zapamiętuje, jeżeli jest ruch, czy jest, nie wiem, węchowcem. Ja sama miałam w życiu taką sytuację, że osoba bardzo mi bliska, miała bardzo duże osiągnięcie. Ja jestem słuchowcem typowym i dlatego pewnie mówię z pamięci bardziej niż czytam. I przyniosła mi jakieś takie ogromne wykresy, zaczęła coś pokazywać mi ta osoba. No ja po pół godziny miałam ogromny ból głowy, nic z tego nie rozumiałam. To było dla mnie strasznie. Ja mówię, proszę cię, w paru słowach powiedz mi, co odkryłaś. Akurat to był chemik, więc to było takie z tej dziedziny odkrycie to było. Ja jestem słuchowcem. Do mnie dociera, jak ktoś do mnie mówi. Natomiast wiem, że ta moja znajoma jest wzrokowcem. I warto, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy wy jesteście w zamkniętym środowisku,
spojrzeć na te wasze kanały komunikacyjne, bo nieraz się wydaje, że do jakiejś siostry się mówi, ona nic. A może trzeba coś rozrysować? A może trzeba jakieś hasło wymyśleć i gdzieś jej napisać? Może to dla niej będzie kluczowe w otwarciu się na jakąś przestrzeń, na jakąś rzeczywistość? Naprawdę różnimy się pod tym względem bardzo. Jak można rozpoznać te tak zwane systemy reprezentacji? Posłuchajcie, co mówicie. Niektórzy na przykład się bardzo często do wzroku odnoszą. Widzę, widok i tak dalej, tak? Inni będą do słuchu. Słyszałaś? Ale to brzmi, nie? I tak dalej, i tak dalej. Inni będą z kolei, nie wiem, ruch, dotyk, wygląd. To będą najczęściej kinestetycy. Tak jesteśmy złożeni. Tak jesteśmy skomplikowani. Warto na to zwrócić naprawdę uwagę. I ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć już bardzo króciutko, to są bariery komunikacyjne. Bariery, które powodują, że osoby, które są w relacji z nami, no niestety właśnie albo nas zaczną atakować, albo od nas uciekną. Ja na przykład jak widzę, że ktoś mnie zaczyna atakować, to ja zawsze mam jedno pytanie mi powstaje w głowie. Danka, co przed chwilą powiedziałaś? Bo być może to, co ja przed chwilą powiedziałam, wywołało to, co w tej chwili dostaję. I jakie są te bariery komunikacyjne? To jest przede wszystkim krytykowanie. Krytykowanie innych, zwłaszcza jeżeli to jest takie permanentne, no niestety to bardzo zamyka proces komunikacyjny. Przerywanie wypowiedzi. Dajmy dokończyć naszemu rozmówcy. Ja sama wiem, że to temperamentalnie dla niektórych jest trudne, ale próbujmy dać dokończyć innemu jego wypowiedź. Kolejna rzecz, stawianie diagnoz. Ja naprawdę mam bardzo wyczulony słuch na to, jeżeli słyszę, że ktoś mówi, że ma depresję albo ma jakieś zaburzenia schizofreniczne. Ja mówię, ale kto to zdiagnozował? Ja nie wiem, czy siostry macie świadomość, że chociażby jeżeli diagnozujemy takie choroby jak nie wiem, schizofrenia, paranoja, to się naprawdę bardzo długo obserwuje pacjenta. I to ludzie obserwują, którzy no, mają ku temu wiedzę, prawda? Znają kryteria danej choroby. Depresja, no jak ja słyszę słowo bez przerwy, teraz depresja. Gros tego, co my nazywamy depresją, to są stany obniżonego nastroju. Ale to nie jest depresja. Są depresje, bardzo ciężka to jest choroba, ale to jeszcze nie, to często, o czym ja słyszę, że jest depresją, no depresją bynajmniej jeszcze nie jest. Więc ja bym diagnozę zostawiła specjalistom i to dobrym specjalistom i tutaj nie diagnozowała siebie nawzajem. Kolejna rzecz to jest oczywiście grożenie, rozkazywanie, moralizowanie. Też odwracanie uwagi, czyli no nie wiem, ktoś coś mówi, a ja nagle, nie wiem, odwracam się do drugiej osoby i zaczynam z nią dialog. To jest bardzo urażające dla osoby, z którą rozmawiam. Tych barier komunikacyjnych jest oczywiście o wiele więcej niż to, co ja w tej chwili powiedziałam. Bardzo to się może wszystko wydawać techniczne siostrom, ale tak naprawdę to, jeżeli chcemy budować wspólnotę, po której ludzie poznają, że no jest wśród nas Chrystus. Ja wiem, że Chrystus może wszystko zrobić w sensie duchowym, natychmiast i od razu. Ale tak jak też się na małżeństwa patrzy, to nie jest tak, że komuś się udało być 30 lat w małżeństwie. Albo, nie wiem, udało im się dogadać. To nie jest tak, że się udało. Jak się patrzy na te małżeństwa czy na wspólnoty, w których się dzieje naprawdę dobrze, to bardzo często jest to ciężka, codzienna praca osób, które tworzą tą wspólnotę czy które tworzą to małżeństwo. To jest nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności kompromisu nieraz. To też jest bardzo ważne. To nie jest magia, siostry, naprawdę. Mówię, wygląda to na teorię, ale tak naprawdę jeżeli skoncentrujemy się na dobrej komunikacji wspólnotowej, szczerej, otwartej, ryzykując siebie, no bo wiadomo, że jeżeli ja siebie otworzę, jeżeli ja pokażę swoje wnętrze, no to ta druga osoba może ze mną zrobić wszystko. I też tutaj bym była roztropna, bo jeżeli czuję, że nie jestem w stanie przyjąć później informacji mocnej, zwrotnej,
to może na razie nie warto się aż tak otwierać. No, myślę, że wszyscy jesteśmy do tego powołani, żeby się oddawać braciom do końca. Natomiast nie zawsze jesteśmy już, że tak powiem, na tym etapie swojego rozwoju, żebyśmy mogli dać się, przepraszam, że tak ostro powiem, ale zabić. A tworzenie wspólnoty dużo kosztuje, bardzo dużo kosztuje.